A zobaczcie. A? Karty. Stolik. Oh shit. Okej. Dobra. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs and digging for that epic, shiny Transcendog! And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right, next pack. Feeling even better about this one. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay, let's see what we got here. Some jank cards, maybe a few additions to my draft cube, we'll see. And our rare for this pack is Bamdog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come! Just cut out this part. No jest to intrygujące, co tu się teraz odwala. Widzimy jakąś, no unboxing, unpacking w sumie kart. Jak to wszystko zgrywa się z fabułą tej gry? To mnie ciekawi. Znaczy nie chcę klikać tego, chcę obejrzeć od początku wszystkie filmy, mimo że czas mnie goni, ale chcę zobaczyć. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got 4 packs of Inscription. Oh. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards, and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple $100, so fingers crossed. Foiled Mantis God. Myśmy mieli Mantis God, ale nie foiled. Really cool art on these. Definitely stands the test of time. And our rare for this pack is Blue Mage. Cool looking card, but not going to be worth very much. Blue Mage. All right. Let's see what we got going on in the second pack. Huh. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. Otwarte i zamknięte ponownie. Come on, people, honestly. Who opens and reseals a pack? Huh. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. 49 degrees north, 123 degrees west. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. Uh-huh. No dobra, no to jakby chyba wiemy, kto przyszedł do tego lasu. Czy ten gość, który tu jest, to nie jesteśmy my jako gracze? Zobaczył, wiecie, na karcie ktoś otworzył, włożył kartę z tymi, no właśnie, z lokalizacją. Zobaczmy. All right, you guys. I'm out here, living my best life. Got my trusty headlamp and shovel. Always come prepared, kids. All right. Whew. Here we go. Yeah. Okay. Whew.
Getting close. Okay. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś zobaczyć, ale tu jest jakaś dziwna postać i rzeczywiście są te koordynaty. Okay. O, teraz najlepiej jest skeleton. Battle. After attacking, skeleton perishes. Creature undead. I macie koordynaty. Jestem ciekaw, czy można sprawdzić na mapie, gdzie są te koordynaty, bo wiecie, to może... Ten twórca lubi wychodzić poza grę, nie? Więc można by sprawdzić rzeczywiście, czy... W którym miejscu na świecie znajduje się to miejsce, nie? Bo to byłoby ciekawe. Whew. Getting close. I think. Assuming there is... a thing to get close to. This very well may be a massive waste of... Aha. Massive waste of co? Staram się do czegoś doszukać, może wy się doszukacie, analizując klatka po klatce. Przypominam, że na YouTubie kropka i przecinek skacze po jednej klatce. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli o tym. All right. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Okay. Alright, this is it. And now, we dig. No tam nie było jakiejś jaskini? Aha. I give a 75% chance it's a rock. But only one way to find out. By the way, ten człowiek to nie jest twórca, to jest jakiś aktor. Twórca wygląda trochę inaczej. Is that? Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here. Pudełko. Dyskietka. Inscription. What? Kto używa dyskietek? What the fuck? Jeszcze mam gdzieś jakiś stary czytnik dyskietek. Are you seeing this? Nie. I'm a little confused. I głupko, nie wyjąłeś całego pudełka? A może w tym pudełku coś jeszcze było? Pod pudełkiem? Za pudełkiem? Wziął dyskietkę i uciekł, a tam w tym pudełku mogło być jeszcze 100 różnych rzeczy. No właśnie. Musi kupić czytnik. Wow, great video! Prawda? Okay, time to figure out what's on this thing. Mhm. Ta gra wyglądała, jakby mogła się zmieścić na dyskietce, nie? Mhm. Spoko. I nie wiem, czy na samym początku gry on powiedział dokładnie te kwestie. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Okej, okay, time to figure out what's on this, tak? Oj, sorry. Tak, dokładnie to powiedział. Dokładnie to powiedział na samym początku gry. Jak pierwszy raz odpaliłem, nie? Zobaczcie sobie na pierwszym odcinku.
Patrz jeszcze, co on tutaj ma, bo oczywiście tak ciekawy ma też rzeczy, które ma obok. Mamy jakieś pisaki, jakąś maskę, świeczkę. Ciekawe. Prawda, tu mamy głośniczki, jakieś obrazki, znowu jakaś karta, dużo różnych innych kart, mamy pada, czytnik, okej. No jest to mimo wszystko ciekawe. Tutaj mamy coś ciekawego? Ha! No zobaczcie, co to w ogóle jest. No bo mamy, tu ma jeszcze maszynkę, Boże, ma jaką maszynkę? Ma, Boże, Squirrel, wiewiórkę. Starego pesetu jakoś, co to, nie wiem, co to jest, jakaś konsola, co to jest jakiś kalkulator, nie mam pojęcia, co to jest, nie poznaję z tego, z widoku. Zwykłe karty. No jest to ciekawe, tak, szukał floppy diska, no dobra, no jest to intrygujące. Czyli tak naprawdę my jesteśmy tą osobą, która gra w grę i widzi, jak ten gość tutaj, który kolekcjonował karty, też coś tam zrobił. Widzimy też. I też trzeba pamiętać, że to jest 15 września, 2 października, 3 października i tak dalej. 3 października, 3, 10 października. Tydzień czekał na przyjechanie czytnika tych, nie dysków, tylko dyskietek. Stop browsing the footage? No, może jeszcze Camworks, ale chyba wszystko obejrzeliśmy, w razie czego możemy sobie to na spokojnie jeszcze poprzeglądać. 400 minut, w ogóle też bateria na 400 minut, to jest ciekawe. W ogóle to wygląda, jakby to było, wiecie, stworzone na wizjer aparatu, tak? Yes. O cholera. I co? To jest ciasto z gówna? O co chodzi? I do not celebrate often and I seldom give gifts. But you, challenger, you are worthy. Please do not be polite. Dig in. Okay. Is there something wrong? Your prize awaits. Very well. Come with me. Okay. Ale gdzie? Stand right there. Widać go całego. Mamy też kliszę, nie? Możemy może jego, bo może jak mamy nową kliszę, to możemy jego złapać w zdjęcie i go w końcu pokonać w ten sposób, nie? Grzyby z brody i tak dalej. Te rzeczy. No właśnie. Who gave you that? You absolute ingrate! Oż cholera. Ho, ho, ho! What? New game? Co to, jakieś tu trupy leżą? Co to jest w ogóle? Zrobiliśmy zdjęcie. Uwięziliśmy go w karcie. Nie wiadomo ile ma, niczego nie wiadomo ile ma, ale uwięziliśmy go w karcie. Jak nic. Czy możemy wyjść? Nie możemy wyjść. Nic nie możemy tu zrobić, jakaś półeczka jest. Tu jakieś skrzynki są. Tu są jakieś trupy, nie jakieś, nie wiem, to są jakieś kapelusze, to są jakieś nogi? Wygląda, czy to są ludzie? Wygląda też, to są ludzie. O kurde. A co tu w ogóle leży? Tu też coś jest, jakieś, nie wiadomo co, to nic nie jest klikalne. Stary telewizor. Tu też coś jest, stary telewizor też. New game. O. I co? Wszystko zgasło? Jest tylko świeczka. Ależ tu ciemno. Czy to oznacza, że muszę wyjść z gry i włączyć nową grę? Bo nigdy stąd już nie wyjdę? Nie wiem. Na to wygląda. Mamy tutaj Start Screen Options, Alter Deck też jest nieaktywne. O kurde. Co oni tu... No dobra, wygląda na to, że chyba wyjdziemy do menu i zobaczymy, co się stanie. Aha, new game. Ale to może być nowa gra, w sensie zupełnie nowa gra. A co się stanie, jak wezmę continue jednak? Tak z ciekawości. Tak, jestem wciąż w tym ciemnym pokoju, z którego nie mogę wyjść. Czyli jak widzicie, jednak trzeba będzie wykombinować. New game. Ha! Czy jesteśmy gotowi na new game? Zróbmy to. Mm-hmm.
O, unexpected data? Creating purging date, co tu się? Loading scene. Renewal! O kurcze! Tak jakbyśmy wkroczyli w inną grę? Początek gry? In the beginning, the world did not... Sorry, ale napisy będą. That is until the day the scribes arrived, moi drodzy. Scribes. Poznaję te twarze. Each had their own method of inscription to create cards. Grimora used her quill to inscribe the epitaphs of the dead. Leszy used his wildlife camera to capture beasts. Zgadza się. PO3 used a particle scanner to copy the CPU of robots. And Magnificus used his brush to paint his wizard pupils. With the cards created, the scribes had solidified their power. Until one day, a challenger arrived to replace one of the scribes. Mhm. Choose a starting deck to mark your ambition. Czyli zupełnie inna gra? Chodzimy jakoś tu. Ojej, w USAD poruszam się. Czyli jak widzicie, znowu okazuje się, że ten twórca bawi się gatunkami. Teraz wchodzimy w taki tryb action RPG na razie. Nie wiem, może byśmy... A, no i było czterech skrybów. I teraz pytanie, który wybieramy? Ten był robotem, ten był magiem, to był leszy. A tutaj mieliśmy tego, który chyba... Skryba, tak? Ten, co pisał, tak? Gilda skrybów tutaj cały czas działa, tak? Pozdrawiam. I dziękuję za dodawanie napisów na bieżąco. A może byśmy wybrali... Zaczę jakiś opis będzie? Your ambition is to replace Grimora and become the scribe of the dead. Okej, leave it, a w ogóle scribe zobaczcie przez Y, to ciekawe. Tak to się pisze? Rzeczywiście nie, no inscription, kurczę. Leave it. Your ambition is to replace Leszy and become the scribe of beasts. Your ambition is to replace PO3, czy P03 and become the scribe of technology. Your ambition is to replace Magnificus and become the scribe of magics. Niech będzie, scribe of magics. Take the deck. Może za każdym razem będzie inny. Będziemy inny brać. The cards were added to your collection. Okej, okay, no i zupełnie inna gra, nie? Przynajmniej na razie. O kurcze, tu jest świat! O! Chyba się przebijało, tak? Że telewizor, a nie o jakiś gościu tu jest, tylko przeszkadza... Most jest w naprawie? Uff! I was just about to call it quits out here, but now that there is a challenger in our midst, it's back to work for me. Pod escape'em nie ma opcji. I should be able to get this bridge fixed in... Full disclosure, it will take me exactly as long as it takes you to feed one of those scribes. So, come back later. Aha. Czyli innymi słowy musimy na początku pokonać... Czy będziemy musieli pokonać trzech pozostałych skrybów, skoro wzięliśmy i zajęliśmy jednego miejsce? It's hard to get back into the swing of things after a long break. Gotta gather that momentum. Dobra, byłem ciekawy, coś innego powiedzą. Pytanie to, czy gdzie tutaj są jakieś sekrety pochowane, nie? Na razie pójdziemy tu. RIP. Okej, ale widzicie co? Ja tu widzę, że są rzeczywiście cztery miejsca. Jest strefa Leszego. Las. Tu jest... strefa... No tego tam... of the Dead. Scribe of the Dead. Tutaj mamy... tego, którego chyba... Nie, wybraliśmy... Właśnie, Magic. To właśnie, chyba to. A tu mamy tego z robotami. Pójdźmy na początku do Leszego. Znamy go w końcu, nie? O! No proszę, coś tu jest. Co tu jest? O! Salmon! Waterborn! Also, at the end of the owner's turn, Salmon will move into direction inscribed by the sigil. O kurczę, zupełnie inny... Taki dość prosty wygląd teraz tych kart jest, nie?
Czyli znamy, tak? Salmon i dwa poświęcenia. Pytanie brzmi, na ile ta gra będzie się zmieniać teraz, tak? The card was added to your collection. A to jest jakaś macka. Aha. O, może być ważne. Okej, tutaj mamy jakiś... Nie mam żadnego... żadnej możliwości używania tej łódeczki. A mogę jakoś pójść gdzieś na boki? Nie mogę. Ale to była jakaś macka. Żem ją kliku. Tu w górę nie mogę pójść. Tutaj lata sobie jakiś ptaszor. No dobra, to co, idziemy do domku? Domek Leszego. Co tu jest? Dwa... coś, trzy. Może być jakiś sekret może być z tym związany. Dwa... Nie wiem, co to jest za znaczek, ale tu jest trzy. Okej. Okay. Kim ty jesteś? No. No fish, no pass. Aaa, fisherman tu jest, proszę bardzo. A tu jest prospektor, tak? Ewidentnie to on. Dag nabbit, the dang hound got herself lost again. You think you're getting past? Think again. Not till I get some proof my girl's all right. Okay. We heard oh hearing get me some proof she's all right. Maybe get her some food. Come to think of it, might have left some in that darn cabin. Kogo mam nakarmić? You pried the chest open and found a card pack inside. Ooh, booster pack. You received a beastly card pack. O, proszę bardzo, mamy kartę, ale może teraz bawimy się jednak w kolekcjonerkę, zobaczcie, jest elk. At the end of Owner's turn, dowiemy, tak, co robi, znamy. Tu mamy Mantis God, ale czy to jest ten foil, o którym mówili wcześniej? Było coś o foliowej, tak? Mantis God will strike each opposing, Squirrel Ball. At the end of the Owner's turn, Squirrel Ball will move in the direction. Inscribed in the sigil and drop a squirrel in their old space. Czyli będzie się turlać i jednocześnie zostawiać wiewiórki. Tu mamy Ruby Golem, can't be sacrificed. When Ruby Golem perishes, a Ruby Mox is created in its place. Czyli coś tam jeszcze zostaje, 1-1. I tu mamy jeszcze Steel Mice. A co tam, co 4 kości? When Steel Mice is played, a copy of it is created in your hand. Okej, okay, ale co to znaczy 4? To może jakaś nowa waluta? Kiedyś były kostki, teraz chyba coś innego jest. The cards were added to your collection. Aha, to wzięło, okej, okay, dobra. Zaraz wejdziemy do kabiny, do domku, ale co to jest tutaj? Nie wiadomo. Może tu też coś jest? Ciekawe, ile sekretów jest w tym świecie, coś patrzy. Wędkarz nie chce nas na razie puścić. Jakieś wejście, wiecie, to... No ta gra lubi się bawić z nami. Jak widzicie, myśleliśmy, że to koniec. A to nie jest koniec, chociaż oczywiście, no właśnie... Właśnie, wiecie co? No, jeszcze zdanie chciałbym powiedzieć na ten temat. Najfajniej byłoby się zaskoczyć, myśląc, że jak wygraliśmy z tamtym bossem, to jest koniec gry, tak? Ale tyle razy już sugerowaliście, że to jest dopiero 1/3, że to jeszcze jest dopiero początek, że dopiero gra się zacznie. Popsuliście mi, szanowni państwo, komentując element zaskoczenia. I to jest największy minus, jaki jakby przykrość wielka moja jest w stosunku do was, ci, którzy komentują nieuważnie, bo to powinno być całkowicie tajne. To powinno być zaskoczenie dla mnie grającego, że ło, to nie jest koniec gry. Powinniście mnie trollować i mówić, skończ grę, dobrze, zobaczysz fajne outro i koniec, więcej nic nie ma, nie? Ale nie, wy musieliście oczywiście pisać, że dalej coś jest, co kompletnie zabiło mi niespodziankę, ale sami zobaczcie, i teraz jest dokładnie ten domek, który znamy, ze wszystkimi bajerami, które znamy. Cień jest i w ogóle jest też leszy. Stop shaking. The only thing you have to fear is your own inadequacy. Behold me, I am Leshy, the scribe of beasts. We share a desire for you to challenge me, but first... Co to? I know what you are thinking. No, this is not my legendary camera, not the one I used to create beast cards. This one is a mere replica. You may use it to create photos of the beasts in these woods. My subordinates, the prospector, the angler, and the trapper. They each require a photo before they will consider battling you. Return to me when they are all defeated. No,
zupełnie inna gra. To bym się wydawało, że coś tu wyskoczyło. Nie wiem, czy jakaś wiewiórka przypadkiem nie wyskoczyła. To jest ciekawe, tu mamy jakąś interakcję, tu mamy ten stolik. O, właśnie. I znowu są zagadki! O jacie! I znowu są zagadki. Proszę bardzo. Mamy dokładnie to samo zadanie, co mieliśmy wtedy, tak? No dobra, to będzie atakowało w różne kierunki. Aha, no czyli tak samo, żeby przesuwać i zdobywać jakieś dodatki. No dobra, to za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest ciekawego. O! Słuchajcie, a zobaczmy 666 od razu, bo możemy tu wpisać 327 tak chyba, tak? Nic się nie dzieje? Chyba nic. No ile to było? 326? 327? Kurde, nie pamiętam. No nie pamiętam, szczerze mówiąc. Teraz muszę sobie sprawdzić na filmie. I co? I nie, czyli może być inna, albo 237? Nie pamiętam, kurczę. Wydaje mi się, że 327 to było. Ale wiecie, no i dam sobie ręki uciąć, bo... Kurczę, to mam to gdzieś może zanotowane. No musiałbym zobaczyć na filmie, nie? I to wtedy bym wiedział. Wybaczcie. Jest! Dobra, 273, znalazłem! Ja pitole, mam karteczkę. 273. Pamiętałem cyfrę, ale źle ułożyłem. 2... 7... 3. O kurczę! You take a stinking pile of meat from the safe. A pamiętacie, tutaj stinkbuga wtedy... Stinkbuga żeśmy znaleźli, to jest taki stinking pile of meat from the safe. There is a faint odor where the meat once was. Okej, jak mam jakoś przeglądać jakoś, co tu mamy jakiś alter deck cały czas? Mamy alter deck! Mamy rzeczywiście nową opcję. Zobaczmy. O kurcze! Invalid! Muszę wybrać 20 kart być może, tu w ogóle mam jakieś karty. Okej, tu mam Mantis, tu są rzeczy, które tu wybraliśmy, okej. Autocomplete. Tu mamy jakieś, pewnie, wiecie co, bo to są prawdopodobnie 4 gatunki. 4 zestawy kart, tak? My mamy, jesteśmy czarownikiem w sumie, tak? To są nasze karty. Teoretycznie. Więc mamy Emerald Mox, can be sacrificed. When Emerald Mox in the board, it provides a green gem. To its owner, okej. Tu mamy Mage Pupil, if Mage Pupil owner controls no Mox cards, Mage Pupil perishes. Okej, 5 kart takich mamy, zobaczcie. Can't be tutaj Ruby Mox to znamy. Znaczy nie, Ruby Golem znamy i to właśnie wystrzeliwuje Ruby Moxa. When Ruby Mox is on the board, it provides orange gem to its owner. Tu mamy, when Sapphire Mox is on the board, it provides blue gem in its owner. Junior Sage. Mage Knight. O, to taka planszówka w ogóle jest Mage Knight. If Mage Knight's owner controls no Mox card, Mage Knight perishes. Okej, to chyba trzeba raz zagrać, żeby dowiedzieć się w ogóle, jak to działa. When Blue Mage is played, you draw cards equal to the amount of Mox cards on your side of the board. Chyba wzięliśmy sobie dość skomplikowaną rasę. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy zaczęli od Leszego, byłoby łatwiej. No ale, no bo tu mamy klasyczne, tak? To mamy karty znane. A te karty są chyba raczej unikalne dość, więc tu byśmy mieli ten sam zestaw. To możemy wybrać zawsze tutaj 20... Aha, Emerald Moxa kliknąłem. Aha, rozumiem. W ten sposób dorzucam karty. Okej, to jest moja... Ale moja talia musi mieć 20 kart, co ciekawe. Ale na razie zostawimy to. Na razie sobie po prostu połazimy i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. O, tu ktoś jest! O! You wish to trade? Trader to jest chyba, tak? Czy tam trapper? You don't perchance have any pelts? A, trader. No, that is disappointing, but I also accept foils. Okej, czyli możemy, zobaczcie, sprzedać... O, ma Uroborosa, ale możemy też Beastly Pack kupić. Uroboros, no, znamy, tak. Ciekawe, czy będziemy dalej można pobawić się w jakieś takie zmiany. Mamy Squirrel, mamy Stoat. O, Stoat! Proszę bardzo. I mamy Squirrible, ale na razie jakby nie wiem, co jest, jakbym chciał kupić na przykład Stoata. Nie stać mnie. Muszę znajdować jakieś, nie wiem, co to są, znaczki? Jakaś waluta to jest. Co ciekawe, ta waluta się nabijała, jak żeśmy grali. Pamiętam, że nie miałem zawsze zero. Także to jest ciekawe. W ogóle to miejsce mi sugeruje mi, że może być jakieś przejście przez ścianę, tak? Bo jest tak ciemno i nie widać ściany. Tak spodziewałem się, że będzie jakieś przejście, bo to jest... Ja znam tego twórcę, tak? Kojarzę typa, wiem, jakie on ma pomysły. Mogą być takie jakieś bajery tutaj. No dobra, czyli w tym miejscu, w kabinie, w domku w sumie, jest ziomek. Czy on na razie... O, no jest wiewiórka.
Return to me when my subordinates are defeated. You may wish to start with the prospector. No dobra. Ale to co, on nie chce ze mną grać, w ogóle to jest ciekawe. Co to znaczy 2-3? O! Co to zrobiło? Okej, tutaj ktoś się nagle pojawił. O! Coś dostałem, ale nie wiem co. Nie, co tu się w ogóle dzieje? Co to w ogóle jest? Jakiś potwór? Nie mam pojęcia co to jest, ale coś mi dało. Może dało mi jakąś kartę. Zobaczmy, czy coś nowego mi wleciało, czy nie. Nie ma nic, że jest new. Coś dostałem, ale nie mam pojęcia co. To ciekawe, to jest ten 2-3, więc też nie wiem. To wygląda jak układ kart, także nie wiem, 2 HP, a 2 obrażenia, a 3 HP. Jeszcze jakiś znaczek, może to jest sigil potrzebny, konkretny? Może on chce konkretną kartę, nie wiem. Coś kliknąłem, nie za bardzo rozumiem. No fish, no pass, tak, muszę zdobyć rybę. Okej, no to zobaczymy, czy prospektor zechce z nami cokolwiek robić. Well, I'll be darned, that's my girl. I'll let you past me and into yonder pond. Aha, no tak, bo może tutaj rzeczywiście zdobyłem kartę tego, to co on chciał, żeby z jakiegoś zwierzaka zorganizować. But dang nabbit, first we got a battle. Well, darn it all, your deck ain't right. Hit ya at least 20 cards, nit. Tabulator. A, tabulator szybko. No dobra, czy musimy wziąć 20 kart? No ale za żadne skarby nie wiem na czym polega to, tak? Znaczy nie wiem jak to będzie działało, więc ja sobie wybiorę teraz szybko talię. No dobra, słuchajcie, to tak, dobrałem sobie 20 kart, w ogóle ten deck startowy tutaj, jakby Emerald Mox, to te wszystkie karty, akurat jest ich 20, dorzuciłem tę kartę, którą zdobyłem, czyli Ruby Golem, tak, i ten. I wydaje mi się, że tutaj koszt to są właśnie te kryształki. Będziemy wystawiać te karty, które mają żadnego kosztu. Widzicie, tu nie ma kosztu, więc to oznacza, że dostajemy jakąś, jak jest na planszy, dostajemy jakiś kryształek. I w zależności od tego, jakie kryształy mamy, no to takie możemy wystawiać karty. Tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Okej. Okay. No i spróbujmy. Yeehaw! You fixed it! Now let's battle! Okej. Okay. No i zobaczmy, o kurcze. Greetings, my consciousness has been summoned, it seems. But for what purpose? Ah, you have selected my starter deck and require a short lesson. You see, magical cards are powered by mox. Though some refer to them as gems. If you have one of these mox on the board, you may play cards with that cost. Start by playing one. Uczymy się gry od nowa. Widzicie, teraz zupełnie inaczej to wszystko wygląda, mimo że jest zachowana mechanika, którą znamy z podstawy. Też są kostki, zobaczcie jednak. A tu jeszcze jakieś baterie? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak baterie. Mamy też tutaj punkty poświęceń, maksymalnie 4. On zagrywa Squirrela na razie. No dawaj, tu mamy co? Tu mamy jeszcze... Co to był ten młoteczek? Nie mam pojęcia, co ten młoteczek robi, ale zaraz zobaczymy. Czy to są moje 4 karty w ręku? Co to w ogóle robi? When Blue Mage is played, you draw cards equal to the amount of mox cards on your side of the board. A na razie mamy żadnego. Sapphire mox, tak? Okej, czy powiedzmy, że użyjemy na razie... A jaki jest koszt wystawienia tego? Nie mam pojęcia. Ruby mox tu. You see, now you may play magical cards of that gem color. Gems color. It is quite simple, really. I cannot comprehend how my students sometimes struggle. But I have digressed. Carry on, I await you atop my tower. No dobra, ale my potrzebujemy chyba w ogóle tego, żeby móc położyć tego. Także położymy to, widzimy, że mamy dostępne, ale teraz co? Będę chciał położyć tego gościa, powiedzmy, tu. Blue Mage draws on the power of your gems. Dobrałem dwie, ponieważ dwie są, tak? Okej, okay, dobrałem kartę i teraz możemy robić Mage Knight, który będzie tutaj bił wiewiórkę, powiedzmy. A co jest to? Co to jest? Ten młotek coś robi. Nie wiem co robi, na razie nie chcę sprawdzać za bardzo. Na razie przynajmniej. Jedno obrażenie. Ok, jakiś pieseł idzie. Ale w ogóle najlepsze jest to, że teraz zobaczcie, automatycznie zawsze mi pobiera. Nie ma czegoś takiego, że dostaję kartę wiewiórki. Ale może dlatego, że to jest inna talia. No właśnie, może dlatego, że jest inna talia. Nie mam żadnego trójkąta, nie jestem w stanie tego wystawić.
A to bym dobrał tyle, ile chcę, ale nie mogę wystawić, ponieważ... There is no room to play that, but you may use the hammer to destroy your own creature and make space. O. To byłoby całkiem spoko. No można by się czekać, ale wiemy, że Ruby Mox mam tylko jedną taką postać. Tak tu w ogóle idzie Bloodhound, a i on będzie przyjmował na klatę też ataki nasze. Znaczy, wydaje mi się, że tego warto zmiażdżyć i wstawić nowego, to dostalibyśmy dodatkowe dwie karty jeszcze, nie? Zobaczmy, zróbmy tak. Okej, okay, dostałem też kostkę, co ważne, ale to nie ta talia. Cyk. I dostaliśmy kolejne dwie karty, nie? I tutaj mamy kolejnego ziomeczka. I mamy też, o, drugiego Mage Knighta. Można by na przykład usunąć to i zacząć już Mage Knightem bić po prostu w któreś miejsce, tak? Na przykład używając tę kulkę. Trzeba podać też, ile tych kart w ogóle mamy, nie? Czy mogę w ogóle przejrzeć, czy nie mogę? No zobaczmy, zniszczmy znowu tego typa. Bo on tutaj tak jest zbędny. I wystawmy Mage Knighta numer 2. I zakończmy rundę. Mogę też użyć tego zioma. Okej. Okay. Gość do... Aj, zobaczcie, tutaj coś dostajemy. Nie wiem, co to jest. A to, czy to jest, nie jest przypadkiem... Nie, HP jest tutaj. To pytanie, co to jest to? Kiedy to się ładuje? Nie zwróciłem się na to, jeszcze na to uwagi, co to jest. Może mi wytłumaczy. Co my mamy? If Mage People's Owner controls no Mox cards... Okej, czyli musi być jakiś Mox card. Dobra. Czyli moglibyśmy na przykład usunąć to i postawić tego gościa. Czyli usunąć to i wystawić tego typa. Bloodhound leaps over to block. Aha, no tak, bo tak robi rzeczywiście. Tak robi Bloodhound. Zawsze będzie starał się. Ale on akurat zginie po tych moich potrójnych obrażeniach, tak mi się wydaje. Więc mogę kliknąć dzwonek i polecieć dalej. No zupełnie inna gra, ale mimo wszystko ta sama gra. No i moim zdaniem jest ciekawie, jest inaczej. Gramy w taką pikselową wersję teraz. Ale nadal jest to coś interesującego, bo zupełnie zasady się znowu zmieniły. A nie, on się nie przesuwa. Wydawało mi się, że Bloodhound powinien się przesuwać. O kurczę, Ruby Golem leaves a Ruby Mox in its place. No właśnie. I ty cały czas dostaje coś tutaj, nie wiem, po 6 turach, być może to są tury, a może to są tury liczone, tak mi się wydaje w sumie. No dobra, to co, tutaj mamy Ruby Mox, ale tu mamy już dwa, czyli w sumie jednego tylko potrzebujemy, nie? Więc moglibyśmy na przykład użyć młotka, dziabnąć tutaj, cyk, i postawić tego ziomeczka tutaj, na razie. Czy mogę też postawić to, ale by mi zniszczył. On... When opposing creature is placed opposite an empty space, Bloodhound will move to that empty space. Aha, dobra, bo to jest on się porusza, jak zostaje ktoś położony. Rozumiem. Okej. Okay. No to wygraliśmy. Excess damage. A, excess damage jest... A, folie. Ale to same folie, czy karty foliowe? Fair is fair. You beat me like a dog. Take this, some say these cards, these here cards are better than gold. You received a beastly card pack. Ale dostaję znowu, wiecie, beastly, czyli w sumie teoretycznie mogę zmienić w ogóle deck znowu na ten klasyczny. Squirrel Wall znamy, Mole Man, proszę bardzo, 06. A, tak, bo to jest inny, tak? Mole Man will also block opposing... Dobra, okej. Okay. A tutaj jest Move Dead Space. Dobra, to jest inna rzecz. Field Mice. When Field Mice is played, a copy of it is created in your hand. To dużo myszy jest. No dobra, tutaj zabawa w poświęceniu. Mamy też Practice Wizard, proszę bardzo. Czyli w sumie on nie bije, ale ma 3 punkty. Okej, okay. I mamy Bone Hound. When opposing creature is placed, Bone Hound will move to that empty space. Aha, no dobra. I kosteczki zbieramy. Czyli w sumie moglibyśmy mieć jakąś kostkę na... jakąś kartę z kostkami. Bo to pozwoliłoby nam po prostu, jakby te kości tutaj, one będą i tak się pojawiać na przykład, nie? Ale to jest rzadka. Mole Man. Rzadka karta. Ale to muszę jakoś wyjść tak, żeby móc to prze... Dobra. The cards are added to your collection. No i teraz naprawdę takiej, kurczę, card collection wychodzi na to. The way to yonder pond is clear. No to idziemy. Kurczę, coś tutaj żre. No dobra, idziemy. Zobaczymy, co jest dalej. O, proszę, są rybki. Tak, jest, wiecie co? Dobra, ja rozumiem, co my robimy. My robimy zdjęcia rybom. Znaczy, zdjęcia bestiom w tym lesie. Znalazłem sekret. Co to jest za fotografia jakiejś kobiety? O kurcze. Mówiłem wam, że wchodzenie w ściany może powodować jakiś sekret. Co jest jakaś fotografia jakiejś kobiety? Znaleźliśmy sekret. Ale nie mam jeszcze pojęcia, co to oznacza. Ale tu jest zdjęcie jakiejś kobiety.
No to widzicie, że można znaleźć takie różne sekrety, nawet oglądając zdjęcia kobiety. No dobra, tutaj mamy oczywiście jeszcze jakąś rybę, którą możemy może złowić. A możemy teraz w ogóle się pobawić, tu mamy właśnie te nowe karty, ale one wymagają poświęceń. A więc pytanie tego brzmi, no właśnie, jak biłem tam te postacie, to nie zdobywałem poświęceń, tylko zdobywałem kości. Więc pytanie, i może jak gramy tą talią, to mamy możliwość coś jakoś inaczej generować ten krew tutaj? To mamy, aha, no właśnie, czyli znaczy tego, czy tam of the dead, Scribe of the Dead będzie miał dużo kart związanych z kośćmi, tutaj mamy z poświęceniem leszy, do tego robota mamy tutaj w ogóle coś związanego z baterią jest, a tu mamy też nową kartę, ale jej nie chcemy dodawać, tak, bo, znaczy fajnie byłoby może skupić się na jednym kolorze, żeby zawsze móc wystawiać kartę na przykład, ale Practice Wizard jakby, no na razie nie interesuje mnie. A teraz pytanie, gra się w którym momencie zapisuje, bo to też ważne, czy przechodzenie pomiędzy lokacjami zapisuje grę, bo myślę, że to będzie wystarczająco. Bo tak liznęliśmy sam początek. Dobra, jak ich pokonamy, to dopiero wtedy. Tak, tu już żeśmy znaleźli, ale właśnie co tam? Znalazłem jakąś kupę mięsa, ale nie wiem, czy ja mogę jakoś to przejrzeć, czy nie mogę. Still no pelts, no. Uroboros czeka. I możemy kupić, a mamy tego jedną folię. Czy ogólnie my tu zbieramy ogólnie folię z tego co widzę. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A zatem jak sami widzicie, gra nadal się toczy. Gra nadal trwa i nie jest to finał, nie jest to koniec. Jest to rzeczywiście mieszanka naprawdę wielu różnych elementów i podoba mi się na razie, to jest coś nowego, tak? Jest coś innego. Inaczej się w to grać będzie na pewno niż poprzednio, ale mamy też zupełnie nowe starting decki. Pytanie brzmi, czy tutaj, jeżeli przegramy, to czy znowu nie zaczynamy od początku niektórych elementów, znowu zbieramy karty, czy jakoś inaczej będzie wyglądać śmierć? To mnie też bardzo ciekawi, oczywiście jeszcze raz apeluję. Żadnych spoilerów, żadnych informacji z przyszłości, kompletnie ani jednej. Bo tutaj mam grono osób, które będzie bardzo mocno wypatrywać takich rzeczy, spoilery oznaczać, pozdrawiam Kaskadę, pozdrawiam moderatorów, wypatrujcie, zwracajcie uwagę na to, kto tutaj rzuca spoilery i będziemy wykaszać osoby, które nie potrafią zrozumieć, czym jest psucie zabawy innym. Ale to są jednostkowe przypadki, więc mam nadzieję, że uda nam się poznać dalszą część Inscription, a więc Wielka Piona. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!